26 maja odbył się jubileusz 75-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego i 51-lecia powstania Technikum przy ulicy Grunwaldzkiej w Działdowie. Obchody połączone były z 7. zjazdem absolwentów. Dzisiaj obchodzimy 75 lat powstania Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie im. Stefana Żeromskiego i 51 lat Technikum im. Stanisława Staszyca. Obchodzimy tę rocznicę, jako że to jest długa tradycja szkoły, zwłaszcza Liceum Ogólnokształcące. Ono było jedną z pierwszych tutaj placówek na Działdowszczyźnie. Miało znakomitych tutaj nauczycieli, wychowawców, wykształciło mnóstwo znakomitych absolwentów, którzy pokończyli później wyższe uczelnie, uniwersytety, politechniki, szkoły medyczne, szkoły sztuk pięknych. Wielu zajmuje wielkie, wysokie stanowiska w Polsce. Począwszy od roczników powojennych, kończąc na roczniku 2000. W obchodach uczestniczyło ponad 250 absolwentów. Niektórzy uczestnicy przebyli długą drogę, by tego dnia wrócić pamięcią do szkolnych czasów. Dzisiaj na tej uroczystości przybyli też absolwenci z wielu kontynentów, między innymi z Australii, z Stanów Zjednoczonych, no i z Europy. Od początku istnienia liceum w Działdowie było chlubą województwa. Legitymowało się bardzo wysokim poziomem nauczania i wychowania, co do dnia dzisiejszego jest priorytetem tej placówki. Ta szkoła była taką wiodącą szkołą tutaj na Działdowszczyźnie. To był to wysoki poziom. Wystarczyło, że ktoś stawał na wyższą uczelnię i mówi, że jest z Działdowa, to już wiadomo, że miał jak gdyby glejt na przepustkę na wyższą uczelnię. No staramy się nawiązywać do tych tradycji. Póki co się coś nam udaje, bo jesteśmy szkołą tutaj czołową, nie tylko w powiecie, ale i w województwie warmińsko-mazurskim. Przypomnę, że w ubiegłym roku zdawalność matury była w ogólniaku na poziomie 98%, natomiast technikum w 100% zdało. W rankingu Perspektyw i w Rzeczpospolitej, taka jest prowadzona jak i ranking szkół, zajęliśmy trzecie miejsce, jeśli chodzi o technikum w województwie warmińsko-mazurskim, a jest dość duże województwo, rozległe. I 40 w kraju wśród techników, także uważam, że kształcimy. No. Dźwięk szkolnego dzwonka przywołał wśród absolwentów ponownie dawne, szczęśliwe, beztroskie lata młodości. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część swojego życia.